Wrocław, 14 stycznia 2023, plac katedralny, naprzeciwko katedry znajduje się budynek ceglany, odnowiony, zrekonstruowany, pokazujący pierwotne jego wykonanie. Nad chodnikiem umieszczona jest latarnia gazowa, którą latarnik odpala codziennie o określonej godzinie przedwieczornej. Zamurowane wejście do budynku, obramowane kamienną framugą, obok fragment kamienia, kratki wentylacyjne do pomieszczeń pod budynkiem, chodnik wykonany z kostki i płyt kamiennych, jezdnia wyblokowana kostką, po drugiej stronie również kamienne płyty, kamienne schody prowadzące na taras na wysokości około 1,5 metra wokół katedry. Podali zabudowania. Kościół świętego Idziego, solidne, metalowe, wzmocnione drzwi, kamienne podpory z jednej strony, kamienne podpory z drugiej strony. Kościół świętego Idziego wniesiony w latach 20. XIII wieku, jest najstarszą późnoromańską świątynią we Wrocławiu. Zachowana w pierwotnej formie, do wnętrza prowadzi romański portal z dwiema parami kolumienek. A więc kościół w latach 20. XIII wieku, najstarszy kościół we Wrocławiu. Dziękuję za uwagę.